Dzisiejszą panoramę opowiem z Ornaku, który jest popularnym celem wędrówek po Tatrach Zachodnich. Zacznijmy od południa. Widzimy tu Bystrą, najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. Ma 2248 metrów nad poziomem morza, który leży już po stronie słowackiej. Tuż przed nią niewybitny Błyszcz, który z kolei znajduje się na granicy państwowej. Z tyłu za Bystrą nieco po prawej za Dniakopa. Grań z Błyszcza prowadzi na Siwy Zwornik, skąd odchodzi grań w stronę Ornaku, na którym się znajduje. Po drodze mamy Kotłową Czubę i Zadni Ornak. Ten wielki szczyt po prawej to Starorobociański Wierch, który jest najwyższym szczytem w gminie Kościelisko, ma 2176 metrów nad poziomem morza. Dalej widzimy Kończysty Wierch, a za nim dwa szczyty, Jarząbczy Wierch i Raczkową Czubę. Drugi pod względem wysokości szczyt Tatr Zachodnich, 2194 metry nad poziomem morza. Od Kończystego Wierchu w kierunku północnym odbiega grań przez Czubik pod Trzydniowiański Wierch. Za wspomnianą granią widzimy Łopatę, z kolei za Łopatą z prawej strony Wołowiec. Od Wołowca główna grań Tatr odbiega na południowy zachód. W grani tej uwagę przyciągają dwa wierzchołki Rochacza Ostrego i Płaczliwego. W kierunku południowym od Rochacza Płaczliwego biegnie grań, w której widoczny jest Smrek. Wróćmy jednak do Wołowca. Po prawej stronie od jego wybitnego wierzchołka widoczne są m.in. Pachoł, Spalona, Salatyny i Brestowa. Także od Wołowca na północ odbiega grań, która przez Rakoń, Grzesia, Bobrowiecką Przełęcz, Bobrowiec, na którego zboczach znajdują się dolomitowe skałki, Mnichy Chochołowskie, biegnie w kierunku Furkaski. Za wspomnianą granią widoczna jest Osobita. Na północ grań Ornaku biegnie przez Suchy Wierch Ornaczański w kierunku zamykającego nam horyzont Kominiarskiego Wierchu. Na jego wschodnich stokach widoczny jest skalny mur Raptawickiej Grani. Bardziej na północny wschód widoczny jest szczyt Chrubego Regla. Widok na czerwone wierchy jest nieco ograniczony, ponieważ widzimy jedynie Ciemniak. Od Ciemniaka odbiega na północny zachód grań przez Twardą Kopę, chudą przełączkę, na którą wyprowadzają znakowane szlaki turystyczne z Doliny Kościeliskiej. W Dolinie Pyszniańskiej pode mną możemy dostrzec Smleczyński Staw. Jest to zbiornik śródmorenowy, powstały na styku dwóch lodowców, które niegdyś zalegały w Dolinie Tomanowej oraz Pyszniańskiej. W oddali Tatry Wysokie. Najbardziej charakterystyczne są wierzchołki Świnicy oraz na prawo od niej Walentkowego Wierchu. Z tyłu lodowy szczyt. Naprzeciwko na pierwszym planie stosunkowo niska Tomanowa Przełęcz. Tomanowy Wierch Polski, natomiast po prawej stronie od niego na ostatnim planie widzimy Mięguszowiecki Szczyt Wielki, Rysy, nieco z przodu Koprowy Wierch oraz na lewo od niego na ostatnim planie Kończystą. Wróćmy jednak do otoczenia Doliny Pyszniańskiej. Za wymienioną przeze mnie Tomanowym Wierchem Polskim jest Smreczyńska Przełęcz, dwuwierzchołkowy Smreczyński Wierch, Chlińska Przełęcz, Kamienista oraz szerokie siodło Pyszniańskiej Przełęczy. Przełęcz ta niegdyś była ważnym szlakiem z Podhala na Liptów. W okresie II wojny światowej była wykorzystywana m.in. przez kurierów tatrzańskich. O czym wspominali w swojej książce W stronę pysznej Wanda Gedin-Tippenhauer i Stanisław Zieliński. Dziękuję za uwagę.